konferencja prasowa, a później oficjalna ceremonia ważenia przybiorą Suzuki Boxing Night, odsłona numer 14. Memoria pamięci najwybitniejszego trenera w historii polskiego pięściarstwa Feliksa Papy Sztama. Od 1977 roku w Warszawie, z przerwami na Posławek, Tłomie i Erlok. To roku 2019, 36 edycji. Rok 2020 i 2021 to przerwa spowodowana raz wybuchem pandemii, dwa wielkimi zawirowaniami w kalendarzu Światowej Federacji Boksu. I wreszcie rok 2022, który mieliśmy oglądać wspaniały wielki turniej Feliksa Sztama, ale wszystko zmieniło się, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Dlatego zarząd Polskiego Związku Bokserskiego z panem prezesem Grzegorzem Nowaczkiem oraz Suzuki Motorpoint z panem prezesem Piotrem Dulnik podjęli decyzję, że gala Suzuki Boxing Night, odsłona numer 12, właśnie w Sokółce, będzie memoriał pamięci Feliksa Papy Sztama. Panie i panowie, jest mi niezmiernie miło przywitać ze mną na tej konferencji pani Wiesława Górnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan Paweł Grzybowski, radny Województwa Podlaskiego, człowiek, który pokochał boks, bo ten boks już do Sokółki zapraszał, ale jestem przekonany, że na dzisiejszy raz starosta Sokółski, Piotr Węcior. Panie Państwo, z nami znajduje także ten, który ten boks w Sokółce cały czas rozwija, wznosi go na wyżynę. Wybitny trener, wybitny organizator, człowiek i instytucja dla boksu nie tylko w Sokółce, ale w województwie podlaskim. Tomasz Potaszka. I na sam koniec chciałbym przedstawić, ale oczywiście poproszę, żeby głos zabrał jako pierwszy wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego do spraw organizacji i finansów, Maciej Demer. Panie i 14 pojedynków na antenie, ale 3 przed mnie, w sumie 17 walk oglądać będziemy podczas gali Suzuki Boxing Night 14 Memorial Feliksa Sztama. Więcej o tym, jak doszło do tego, że spotkamy się w Sokółce w niedzielę 10 kwietnia, a dziś konferencja prasowa i ceremonia ważenia opowie wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, pan Maciej. Szanowni Państwo, witam serdecznie z Sokółki. Jest mi ogromnie miło, że udało się tą imprezę dokładnie w tym miejscu zorganizować. Ale zanim cokolwiek powiem o organizacji, to chciałbym w sposób szczególny przywitać naszych gości. Ekipę z Ukrainy, z Włoch, z Węgier, z Czech, z Litwy oraz z Polski. Naszą kadrę męską oraz żeńską witam w sposób szczególny. Szanowni Państwo, nie udałoby się zorganizować na tym poziomie tak dużej imprezy, również poświęconej pamięci naszego głównego trenera Papy Sztama, gdyby nie wsparcie ludzi o otwartych sercach. Szczególne podziękowania dla pani marszałek Wiesławy Górnos, dla pana starosty, pana Piotra Rećko, dla pana Pana Nowarskiego oraz dla człowieka, który swoim całym zespołem nas bardzo mocno wspierał, dla pana Tomasza Potaczka. W dniu jutrzejszym przed nami będzie aż 17 pojedynków, z czego 14 będzie transmitowała telewizja TVP Sport. Karta walk została przygotowana w taki sposób, aby dostarczyć kibicom najlepsze emocje z możliwych. Ja jestem pewien, że tak będzie. Dziękuję bardzo i zapraszam na konferencję ważenia oraz na jutrzejszą galę. Dziękuję bardzo, pan Maciej Demer. Panie marszałek, pani jest pasjonatem sportu, pani jest, z tego co wiem, pasjonatem pięściarstwa. Niedawno duże wydarzenie również z Telewizją Polską w Białymstoku, teraz w Sokółkach. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem tutaj z Wami. Ja reprezentuję razem z panem Wodkowskim Zarząd Województwa Podlaskiego, którym kieruje marszałek Artur Kosicki. I jestem przekonana, że te dwa dni będą wspaniałymi dniami i zapisane.
zapiszą się w dziejach Sylwii. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo pani marszałek. No właśnie, pani marszałek wywołała na Pawła Brunkowskiego, wspólnie razem reprezentuję Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Panie Pawle, czy marketing przez sport, przez pięściarstwo, promocja województwa podlaskiego, to jest to, na co warto postawić, to co będzie napędzało jeszcze bardziej rozpędzone województwo podlaskie? Dzień dobry, szanowni państwo. Oczywiście sport jest tą wspaniałą częścią naszego życia, która cieszy się ogromną popularnością, ale my nie chcemy budować takiego kapitału na tylko na sporcie. My chcemy budować ten kapitał na ludziach, którzy właśnie w tym sporcie występują, na wszystkich zawodnikach wspaniałych, którzy wkładają całe swoje serce w to, aby osiągnąć jak największe sukcesy. To jest dla nas najważniejsze i takich ludzi chcemy wspierać i jak najbardziej im pomagać. Po drugie, no oczywiście zawsze lubimy wspierać i uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach z pewnymi partnerami. Tutaj w tym wypadku tak, oczywiście takim partnerem jest powiat Sokólski, miasto, w którym tak naprawdę pani też marszałek bardzo dużo część swojego życia przepracowała, przebywa, w zasadzie można powiedzieć, że jest jej rodzinne miasto, także z tego tytułu też się bardzo cieszę, że tutaj właśnie te zawody mogły się odbywać. Wielkie tutaj podziękowania dla Tomka, oczywiście Podobczyka, z którym też bardzo często współpracujemy i bardzo dobrze współpraca się układa i oczywiście takie wydarzenie sportowe warto wspierać i jak najczęściej będziemy wspierać. Szanowni Państwo, trzymamy za słowo oczywiście. Mamy nadzieję, że to nie jest ostatni raz w Suzuki Boxing Night. No właśnie. Widzę, że mikrofon jeszcze pan starosta przygotował. Tak, panie starosto, spotkaliśmy się w tej hali kilka lat temu. Wspaniałe, przygotowane młodzieżowe mistrzostwa Polski w boksie. Pamiętne finały we wspaniałej oprawie. I już wtedy pan starosta Wydoreczko mówił, że to na pewno nie jest ostatni raz. Zatem w Sokółce 14. edycja Suzuki Boxing Night, memoriał Feniksa Sztama, jest impreza absolutnie wyjątkowa pod każdym względem, a z organizacyjnym dwa oprawy. Nasz fakt tego memoriału w Sokółce, w mieście, które jako piąte na mapie Polski będzie memoriał, który Feniksa Sztama gościć. Ale my wierzymy, panie starosto, że to nie jest ostatni raz. Szanowni Państwo, dzisiaj i jutro Sokółka, powiat Sokólski jest mocenstwo Sokółca Polski. Ja się z tego bardzo serdecznie cieszę, a cieszę się nie tylko dlatego, że gościmy tutaj czołówkę polską, europejską, ludzi z Ukrainy, co jest symboliczne dzięki tym naprawdę wspaniałym napisom Stop the War, ale przede wszystkim cieszę się dlatego, że nasza młodzież właśnie Sokółska, która ciężko trenuje pod przywództwem Tomasza Podarczyka, właśnie ma okazję zetknąć się z światowym boksem, z europejskim boksem, z polskim takim na najwyższym poziomie. Za to wszystkim organizatorom, na z panem prezesem, bardzo serdecznie dziękuję. Bez oczywiście Urzędu Marszałkowskiego, bez Wisławy Burmistrza Wąchowskiego nie byłoby tej imprezy. I z całego serca chciałbym im za to podziękować, bo to są ludzie, którzy po prostu zawsze nas wspierają. To na różnych płaszczyznach, od tej społecznej, po sportową, po inwestycyjną i za to jestem bardzo serdecznie wdzięczny. A Tomek, który podaczył do ikona polskiego, nie tylko sokółskiego, ale polskiego boksu i malarstwa, on jest po prostu takim wybitnym coachem, trenerem, który poświęcił swoje życie dla młodych ludzi, dla boksu. Dziękuję Ci bardzo za to. Dziękujemy panie starosto. Pan starosta wywołał tego, który głos zabierze w tej konferencji jako ostatni, ale jutro wyjątkowej roli, bo raz, że opowiesz na chwilę to, co my tutaj zobaczymy, bo kartę ma kibice już znają, a została opublikowana, ale na pewno wielkie emocje będą towarzyszyć tobie, kiedy w tym ringu, w dniu jutrzejszym, będzie walczył mistrz województwa podlaskiego, Krystian Podarczyk. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na ziemi Sokólskiej, w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. Jest to ogromny zaszczyt gościć wszystkich tutaj na tak znakomitej imprezie. Wszyscy już dziękowali, ja również jeszcze raz z całego serca wszystkim osobom, staroście sokólskiemu, Piotr Bireczko, Pawle, tobie również. Pani Wiesławo, pani marszałek, bardzo dziękuję za wsparcie. Miejmy nadzieję, że nasza współpraca
będzie trwała długie, długie lata. Sokółka słynęła z wielu imprez rangi Mistrzostw Polski. Ostatnia była w roku 2020, Mistrzostwa Polski Młodzików, Młodziczek. To była też również duża impreza. W czasie pandemii było ciężko zorganizować. Sokółka się zgodziła i organizacja wyszła na plus. Bardzo dziękuję kadrze polskiej, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Dziękuję dziewczynkom, które tutaj są. Miałem przyjemność również z nimi pracować. Bardzo dziękuję trenerom. Jest znakomity Wojciech Barki. Pozdrawiam Wojtku serdecznie. Jest to ogromnie zaszczyt gościć Ciebie i Twoich chłopaków tutaj w Sokółce. Przypomnę, nasz ostatni medalista olimpijski Wojciech Barki i Barcelona. Nie trzeba powtarzać, wszyscy to znają od wielu, wielu. Miejmy nadzieję, że właśnie obecna władza to zmieni i Zarząd Polskiego Związku Boksowskiego zrobi wszystko, aby nasi zawodnicy reprezentowali Polskę na arenach właśnie olimpijskich. Jutro walczy mój syn, również walczy moi zawodnicy. Powiem tylko jedną rzecz. Emocje na pewno będą bardzo duże, tym bardziej, że wchodzi do ringu osoba, która jest mi bardzo bliska. Chciałbym jeszcze tutaj podziękować moim trenerom, byłym zawodnikom, obecnie trenerom, którzy pomagają mi na co dzień w klubie. Kamil Wolonowicz, Marek Dzieziu, Kamil Kipsza, to oni wspomagają mnie w pracy z młodzieżą. Jest bardzo ciężko, mamy dużą grupę, ale dajemy radę. Mamy świetnych zawodników, też również pozdrawiam swoją całą ekipę. Wszystkim udanej gali, wspaniałej uroczystości. Dziękuję. Tyle Tomasz Kowalczyk, bardzo wszelka konferencja. Zostały podpisane listy intencyjne o współpracy Polskiego Związku Bokserskiego, Powiatu Sokólskiego i Województwa Podlaskiego. A zatem miejmy nadzieję, a dosyć prosił ten, że to nie jest ostatnia impreza Suzuki Boxing Night w województwie podlaskim. A za kilka chwil rozpocznie oficjalną ceremonię ważenia przygodą Suzuki Boxing Night 14 Memoriał Feliksa Sztama. Mi bardzo serdecznie było gościć podczas tej konferencji panią Wiesławę Górnos, członka rządu województwa podlaskiego, radnego województwa podlaskiego pana Pawła Wrubowskiego, starostę sokólskiego pana Piotra Hreczko, prezesa, trenera, człowieka instytucji dla boksu w Sokółce, Tomasza Kutaczyka oraz Maciej Adelela, wiceprezesa Polskiego Związku Bokserskiego do spraw finansów i organizacji. Panie i panowie, za kilka chwil widzimy się na oficjalnej ceremonii ważenia przed galą Suzuki Boxing Night 14 w Sokółce.